Dotarły nam światełka! Nie będę musiała chodzić po ciemku do kibla w nocy, albo druga opcja, rozbudzać się i wiedzieć, że pół godziny zajmie mi zaśnięcie z powrotem. Wiem, że ciężko to wytłumaczyć, ale wiecie o co. Pokażę wam, jak wyglądają. Te światełka przykleja się na ścianę, gdzieś tam przy podłodze i one świecą po prostu. O, pokażę wam. Czekajcie. O, w taki sposób świecą i dają w nocy światło, żebyśmy widzieli, gdzie leziemy. I chcemy je sobie właśnie zamontować na schodach, tak, że jak Marta pójdzie w nocy siku, to żeby nam tutaj schody oświecało. Damy je co kawałek i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ale świecą bardzo mocno. Czy w ogóle to jest świetna alternatywa, żeby zamontować sobie to na schodach, jeżeli nie macie podciągniętego kabla? No właśnie, dlatego, bo my nie mamy, no nie? Nie, musielibyśmy to wszystko kuć. A ja bym takie coś bardzo chciała mieć na schodach, bo to wygląda przeładnie, no nie? Jest fajne to, że jest to do ładowania i nie trzeba baterii co chwilę kupować, bo się skończą. To trzyma ileś tam miesięcy, z tego co tam czytałem. Więc wystarczy to później tylko naładować poprzez USB i masz gotowe znowu na kolejne miesiące. I nie musisz co chwilę wyrzucać baterii, no nie? I śmieci robić kolejne. Tu jest taka blaszka i on się przykleja po prostu. Tutaj mamy magnes. To na ścianę. Ja się jaram. Ja się jaram, bo chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać. I zaraz to zamontujemy i zobaczymy, jak Martusia pójdzie w nocy siku. Dam wam znać jutro. Czy się wyglepiłam, czy nie. Mam nadzieję, że się nie sturlam po schodach. No, to czekamy na info od Marty, a ja idę montować. Kupiłam sobie słonia w Pepco. Idziemy montować światło, ale akurat go zamontuję. Bo pewnie ktoś mi napisze... Kochanie, daj światło. Pewnie ktoś mi napisze, że słoń z trąbą w dół to tam pecha przynosi, jakby co dla równowagi mamy tutaj jednego z trąbą w górę. Ale chcę zauważyć, czytałam, zagłębiłam się w temat. I to jest tak, że jeżeli słoń ma trąbę w dół, to jest spokojny, szczęśliwy i zrelaksowany. A słoń z trąbą w górę to jest taki, co jest wkupiony i gotuje się do ataku. Więc tyle w temacie szczęścia. Piękny! Ja bym pierwszy dał tutaj, jakoś tak, że jak będziesz wychodzić, to żeby ci się tu już zaświeciło. Kurde, ale fajnie. Co myślisz? Super. Montujemy po cienku, żeby było widać, gdzie potrzeba. Czek. Czekaj, coś. Super! Spoko, no nie? No, zajebiste. Następne bym dał gdzieś na tych schodach, w połowie może. A nie, bo tutaj... Nie, tu daj, bardzo proszę. Tutaj, tak? W dupce jak nie. Zajebiste to jest. Gadżet przefajny. Bardzo ładny, bo ten jest naprawdę ładnie świeci. Marta sprząta. Dzisiaj zacznę od ciasta, ponieważ mamy dwóch bohaterów, którzy przerzucają aktualnie drewno, więc może jakimś cudem zdążę, żeby ciasto Snickers. Będziemy robić hamburgery, bo mój brat ukochał sobie hamburgery, więc będzie coś dobrego. Idziemy sprawdzić, jak tam im idzie, może zanim zacznę jeszcze kombinować z tym. Biorę was i idziemy. Jak tam? Ledwo chodzimy. Tak? To jest taki wyrobany. Ile nam tam jeszcze tego zostało? Ale ma fajne buty. Mam ci się odsunąć? Mhm. Okej. Trochę sobie. To ciężko. Okej, idę sobie. Dzięki. To się mi najszybciej wkłada, wiesz? Wiecie, to jest generalnie jeden z podstawowych plusów bycia w ciąży, nie? Nie będę tego robić, bo jestem w ciąży. Nie chce mi się, bo jestem w ciąży, no nie? Tylko przez te 9 miesięcy kobieta musi sobie wszystko zwalić na ciążę. Czy chce, czy nie chce, czy akurat potrzebuje, czy nie potrzebuje. To takie jest trochę, wiecie, naginanie. Bo ja na przykład nie mam aż takich...
turbo zachcianek, że wiecie, że kurde, zaraz mnie poskręca i mam wrażenie, że to tak jest. Chce mi się czegoś, ale nie do takiego stopnia, że jak tego nie będę miała, to zwariuję. I kobiety w ciąży tak sobie mogą to trochę powykorzystywać, bo pomimo tego, że nie mam takiego pypcia, że o 11 ganiam mojego męża do McDonalda po frytki, to gdyby mi się tak troszkę zachciało, to bym troszkę mogła, nie? Więc jak jest? Żeby nie było a propos tych zachcianek, może jeszcze nie trafiłam takiej zachcianki, którą bym po prostu, aż bym pypcia dostawała. Po prostu czasami mam i tylko trochę jestem poirytowana, że tego na przykład nie jem w danym momencie. W ogóle na Instagramie dodałam wam mega ważną pogadankę, którą chciałam, aby każdy sobie zapamiętał na samym początku tej mojej ciąży i naszej wspólnej przygody, ponieważ jakby nie było, trochę będziecie w tym wszystkim uczestniczyć, więc będę wdzięczna za wysłuchanie, wrzucam wam ją jeszcze tutaj w razie czego, żeby każdy sobie wziął do serca, a nasze konwersacje przepływały w bardzo miłej atmosferze, bez mówienia kto jest złą, a kto jest dobrą matką. Bo uważam, że każda mama jest najlepszą mamą, jaką może być i nie fajnie jest mówić, że ktoś jest chujową matką, bo lubi wypić sobie kolę w ciąży, no nie? Oby wyszedł dobry, bo oczywiście robię ten przepis z polecenia i zaś nie wiem jak wyjdzie, a zazwyczaj jak robię coś z polecenia i nie wiem jak wyjdzie, to wychodzi mi za kalec. Więc mam nadzieję, że dzisiaj tak nie będzie. Odpowiadając na pytania, co to jest za robot, jest to robot Tessa i testowaliśmy go wcześniej. I ja jestem z niego bardzo zadowolona i używamy go cały czas. Dzisiaj mam taką ochotę na, wiecie co? Truskawki z bitą śmietaną. Na nic innego, tylko truskawki z bitą śmietaną. I nic innego dzisiaj nie chcę od życia, tylko truskawki z bitą śmietaną. Tyś robi świeże mielone mięso, pewnie nic nie słychać. Krzyś mieli świeże mięso. Świetnie. Na hamburgera. Tak. Update tego, jak mój mąż gotuje, bo ostatnio było, że ja robię syf. Przyjdź tu na stanowisko i pokaż. No chodź. No idę, patrz. Idę, właśnie idę. No to popatrz. I powiedz mi, jak to wygląda. No syf. No gdzie masz syf? Tu? No, patrz. Zobacz, co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest to? Kochanie, popatrz tu, jak są bułeczki ułożone. Popatrz, jak są ogóreczki ułożone. Ja popatrz, jak jest mięso ułożone. Popatrz, jak tu są wszystkie składniki ułożone. A może ty jak gotujesz? Tak samo jak Krzysiek. Aha, czyli ładnie? Poukładane. Okej, okay, super, fantastycznie. Przychodzę tutaj, bo mój mąż się ze mnie nadupca, a ja sobie kupiłam liście palmowe. Tylko jeszcze, wiecie, metki mają, nie są tam, gdzie mają być, bo tutaj muszę wszystko pozmieniać, ale są piękne. A on się ze mnie napieprza i teraz słyszę, że mój brat też. Druga rzecz, będziemy wymieniać ten obraz z tym łosiem, bo mi się wydaje, że przez tego łosia ta zima nie chce odejść. Wczoraj mój mąż założył mi światełka na schody. I dzisiaj się na ten temat wypowiem. Bo już chodziłam sikać trzy razy, o, było zality, trzy razy w ciągu tamtej nocy i powiem wam, że rewelacyjny gadżet, świetny. Zastanawiałam się, żeby dać je absolutnie wszędzie. Wychodzicie do toalety albo gdzieś w noc, nie chcecie dziecka budzić, albo dziecko idzie do toalety i tak dalej, to generalnie rewelacyjna opcja. Czujka działa bezbłędnie. Podsumowałam, Krzyś smaży mięcho i zaraz będziemy jeść. A ten szama cały czas chipsy, a tak mi gadali, że po co wyciągnęłam chipsy. Idę po chipsy. Najlepsze chipsy ever. Zwykłe, solone. Już gotowy jaj. Kto jest głodny, Krzyś? 1, 2, 3, 4. Proszę. Sałatę z ketchupem. O, jakie to biedne. Ten będzie mój, ten będzie mój, ten będzie mój, ten będzie mój. Mój, dziękuję. To jest burgeros. Młody jak jadł pierwszy raz burgera, to się prawie popłakał. Pamiętasz to? Był taki dobry, że się prawie popłakał. Dzień dobry, witam was w dzień drugi. Zaraz będziemy mieć pierwsze nauki ze szkoły rodzenia. Z racji aktualnego czasu będą one zdalne i online, ale mają być tylko pierwsze. Online potem mamy się spotykać normalnie, bo wiecie, w praktyce jednak całkowicie inaczej niż w teorii. O 10 zaczynamy, a mamy w pół do i zastanawiam się, co by zjeść. Mąż zrobił mi kawę. Teraz idziemy na zdalne nauczanie u dziecku.
system błotyzna. Okazało się, że kupiłam gówniane śpioszki, bo nie przełożymy główki przez nie. Idę sobie po krzesło. Albo ty mi przynieś krzesło. Zaraz zaczynamy. Stresuję się. To będzie moja pierwsza szkoła rodzenia. Ty się no stresujesz? Lepiej! No masz szczęście, że pierwsza. No i ja tak. Jestem ciekaw, czy to ma sens. Czy coś tego. Czego się dowiemy? Czy coś się dowiemy, czy to będzie takie, że. A, to wiedzieliśmy, to wiedzieliśmy, to wiedzieliśmy. Czy no, będzie takie. Oczywiste. Naprawdę. Naprawdę. Nagle zmienimy. To trzeba trzymać za główkę. No, my już jesteśmy po spotkaniu, ale już było wesoło. No, było spoko. Miejscami było ciężko. Dowiedzieliśmy się. Ja dostałam 3 ataki paniki, ale to i tak dobry wynik. Ale ogólnie było fajnie. Tak, spoko. Warto takie coś, uważam, załatwić, mieć, bo ta tak, wiedza jest o wiele większa. Żeby wiedzieć, bo na przykład myśmy tam wyszli jako całkowicie tempaki. No, dokładnie. To się okazało, że my nic nie wiemy. Nic tam, nie wiemy. Tam wszyscy, wiesz, tacy oczytani, wszystko wie, to kangurowanie, coś tam. No, te wszystkie książki takie grube mają w tym palcu. A my to jak cioły jakieś. Cioły, nic nie wiedzieliśmy. No, nic nie na żywioł, na żywioł. Krzychu się zapytał, co to jest kangurowanie, to wszyscy mieli bekę. Wszyscy. Wszyscy wiedzieli. Akurat to każdy wiedział. Ja nie miałam pojęcia. Wy zapytaj, nie? Podpuściłam go, zapytał, wszyscy się zaśmiali. Teraz robimy śniadanie, bo wszyscy głodni. Krzyś robi omleta. Do przepisu na omleta daję wam link tutaj na górze. Potem jedziemy szybko załatwić parę rzeczy. Co tam? Czy się potrzebuje jedzenia? Ten moment? Tak, to jest ten moment. To jest głodomorra. Przynajmniej u mnie. Ja już też potrzebuję jedzenia. Bo my w dalszym ciągu uskuteczniamy sobotnie śniadania. Takie smaczne dla każdego. Rodzinne. Będzie jeszcze omlet. Krzyś, możesz dać nóż i widelec dla każdego. Ja naleję sok. Młody wypowiedź na temat omleta, bo on jest pierwszy raz. Bardzo dobrze. To już za elokwencja i wiele słów, wiele określeń, wiele przymiotników. Epitetów. Martwisz się. Parówka. Też jesteś strasznie elokwentna. Daj mi parówkę. Proszę. Dziękuję. Parówkę ci podać? Takie śniadanka są super. To powinno się uskuteczniać w każdym domu, chociaż w tą sobotę czy tam niedzielę, jak jest czas. Nie jesteśmy w polskim serialu, żeby to rano mieć takie coś. No nie, jak oni zawsze przed pracą tak jedzą. Jak my już to zawsze tak jedzą. Niemożliwe. To trzeba wstawać o 5 rano. Zawsze jak jesteś zmęczony, to tu ci takie coś wychodzi. Widać, że jestem zmęczony. No, po tym widać. Ani chwili wytchnienia, ani chwili. Jo.